Wczoraj freskowita Wysokie Mazowieckie bezbramkowo zremisowały Elblągu z tamtejszą Olimpią. Dziś w regionie rozegrano dwa inne trzecioligowe spotkania. Zaczynamy od Wigier, które na własnym boisku przegrały 0-1 z PS Paradyż. W czasie meczu Suwalczanie stworzyli wiele niewykorzystanych sytuacji. Goście mieli ich zdecydowanie mniej, ale to oni wygrali. W 51 minucie spotkania błąd obrońców Wigier wykorzystał Paweł Zawistowski. Coś z gry, no jeśli powiedzmy posiadaliśmy optyczną przewagę, ale przeciwnik strzelił bramkę i bronił się ze wszystkich sił. No, nie potrafiliśmy strzelić bramkę, co zresztą się ciągnie od iluś tam kolejek.